Super, mamo. Potrafię w magiczny sposób zatrzymać czas. Jak chcę, to się sklonuję i wydłużę sobie ręce. Jak potrzebuję, to potrafię zmywać, usypiać dziecko i grać w karty w tym samym momencie. Ta, jasne. Pomarzyć to se można. A tak na poważnie, najmłodsza płacze, to ja lecę. W międzyczasie ta średnia krzyczy z drugiego pokoju, no to ja oczywiście biorę tę małą na ręce, no i biegnę zobaczyć, co się dzieje. W międzyczasie ta najstarsza oczywiście też coś tam potrzebuje akurat w tej sekundzie. Dodatkowo dzwoni właśnie telefon w jakiejś ktoś bardzo ważnej sprawie, a na ogniu zostawiłam obiad. No. No i to jest właściwie standard. Tak wygląda każdy dzień przy trójce dzieci. I tutaj nie chodzi o to, żebym ponarzekała, ale ponieważ zadaliście mi dużo takich pytań w stylu, jak tam sobie radzę z trójką dzieci, to tak wygląda tak dzień na co dzień. Ale jak to jest z jednym dzieckiem, dwójką, z trójką? No pierwsza sprawa to taka różnica, że przy pierwszym dziecku wszystkiego się musimy nauczyć. Od samego początku, jak dziecko przewijać, jak nakarmić, jak uczesać, jak umyć. No wszystko, wszystko poznajemy, poznajemy siebie nawzajem i jest taka nowość. A z drugim, z trzecim dzieckiem podstawy mamy już opanowane, więc już nie przewijamy godzinę, tylko po prostu robimy to automatycznie i faktycznie dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić przez to równocześnie, bo już się nie zastanawiamy, jak w jaki sposób należy założyć pieluszkę i gdzie tutaj się to odkleja, gdzie się przykleja, ile centymetrów w prawo, ile w lewo, żeby było dobrze i równo i żeby nic nie tam nie. I czy to jak wygląda body, czy to jest rampers, czy jakiś tam kaftanik, czy coś, tylko my to już wszystko znamy. Więc w tym samym czasie możemy faktycznie odpowiadać na pytania starszej córki, czy nawet bawić się z nią, czy cokolwiek innego robić. Pod tym względem sami chyba też uczymy się takiego robienia wszystkich rzeczy równocześnie. Przy większej ilości dzieci. Mi się wydaje, że to jest taka rzecz, taka umiejętność, którą odkrywamy w sobie, że jesteśmy właśnie w stanie zrobić kilka rzeczy naraz. Robimy troszeczkę takie już taśmowo, czyli przy większej ilości dzieci po prostu, a dobra, no przewijamy to przewijamy, ubieramy to ubieramy, robimy jedzenie dla większej ilości osób. Taśmę produkcyjną tworzymy sobie w domu. Widzę, że dzieci bardzo dużo się od siebie uczą i dużo szybciej Róża zaczęła różne rzeczy robić, czy Jaśmina, niż właśnie Lili, bo naśladuje po prostu starszą siostrę. Dziewczyny razem się bawią, razem się uczą i też pomagają sobie nawzajem, więc to jest fajne, jeśli się ma dużą rodzinę. Jak wstaję rano, to robię sobie listę. No nie wiem, powiedzmy 10 rzeczy do zrobienia danego dnia. I mniej więcej udaje mi się zrobić 7-8, więc te 3 przechodzą, 2-3 przechodzą na następny dzień. I powiem wam, że czasami oczywiście jest takie rozczarowanie, że mi się nie udaje, że jest tak dużo wszystkiego do ogarnięcia. W domu, przy dzieciach, przy jakichś innych jeszcze różnych sprawach, przy nagrywaniu dla was filmów, że się nie dało rady, to są takie kryzysy, po prostu kryzysy takiego jednego dnia, że o Jezu, nie dam rady, nie wstanę z łóżka i najlepiej idźcie sobie wszyscy, bo ja mnie tu nie ma. I są takie dni i podejrzewam, że takie dni są u mam, które mają jedno dziecko i 5 dzieci, zdarzają się. Ale później kładę dzieci spać i patrzę, jak one słodko śpią i przykrywam je kołderką i myślę sobie tak, ojej, a jutro też jest dzień i jutro się zrobi te rzeczy, których się nie zrobiło z tej listy i będzie dobrze. Więc
Ja pozdrawiam Ci wszystkie super mamy, super tatusiu i bądźcie dzielni. I piszcie w komentarzach, jeśli ktoś z Was ma też trójkę albo więcej dzieci i piszcie, jak sobie z nimi radzicie. Zanim pomyślicie o posiadaniu trójki dzieci, warto jest przemyśleć kwestie transportowe. Właśnie teraz idę na pociąg razem z moją Jasminą. Ponieważ przyjechała do mnie rodzina i już jeśli przyjeżdżają dwie osoby samochodem, no to ja na przykład nie mam jak dojechać na działkę, żeby zabrać też dziewczyny, bo mamy za mało miejsc w samochodzie. Ale teleportować się potrafię.